taki wymiar rota będzie, rota. Bogurodzica i rota. Bardziej można było te wszystkie elementy Święto Niepodległości, proszę Państwa. No, bardzo miłe to jest, trzeba tutaj można posłuchać, ale wciąż jakieś obawy, że ktoś kogoś chce zniszczyć, że ktoś kogoś chce zlikwidować, zwracanie uwagi na atak, trzeba się chować. Nie wiem, czy ten kościół katolicki chce zniszczyć taki wniosek, wyciągają, że ten kościół katolicki to jest jakiś bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście o szczegółach będziemy informować na naszym portalu internetowym i oczywiście w telewizji Trwam, jak zawsze transmisja z Marszu Niepodległości, czyli już teraz tych, którzy nie będą mogli przybyć do Warszawy, zapraszamy do śledzenia tego wszystkiego, co dzieje się będzie w sercu Polski, czyli w naszej stolicy. Że ktoś ciągle atakuje ten dokładnie, zapraszamy i zapraszam do wchodzenia na stronę marszniepodległości.pl. Przecież to ludzie sami nie chcą chodzić do kościoła. Ludzie sami nie mają wiary, są ateistami. A o czym to my mówimy? Komputer Izyda, youtube.com. O czym mówi Izyda komputer, youtube.com. O czym mówi? Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Szczęść Boże, pani minister. Szczęść Boże wszystkim. Pani minister, nauczyciele należący do Związku Nauczycielstwa Polskiego jutro rozpoczynają strajk włoski w szkołach. Od ubiegłego tygodnia Związek prowadzi kampanie informacyjne o celach, istocie, technice wykonywania protestu włoskiego. No właśnie, jak państwo jako resort edukacji narodowej przygotowujecie się do tego protestu tak zwanego włoskiego? No i co dziać się będzie w tym czasie, bo informacja, która dociera do społeczeństwa, mówi, że nie jest znana data zakończenia tego protestu. Proszę ojca, drodzy radiosłuchacze, ja podchodzę do tego z uwagą, ale z ostrożnością, jeśli chodzi o zapowiedzi i nawoływania tak naprawdę ZNP do strajku włoskiego, bo cóż on miałby oznaczać. Ja mam takie przekonania, też pokazują to wyniki sądu.